I witamy Państwa na Rynku Mariackim w Węgrowie, gdzie trwa piknik z Radiem dla Ciebie w ramach obchodów Dni Węgrowa. A moim i Państwa gościem jest burmistrz miasta Węgrowa, pan Jarosław Grenda. Witam Pana. Dzień dobry, witam. I zaczynamy od pierwszego pytania, ponieważ nasze radio, nasza telewizja jest prowadzona przez młodych ludzi. Również słuchaczami, widzami są młodzi ludzie, więc pierwsze pytanie. Co może Pan polecić młodym ludziom, a co mogą robić podczas tych ostatnich dni wakacji? Jest przygotowany cały program lato, wakacje w mieście, w Węgrowie. Są bardzo zróżnicowane oferty, od oferty sportowej, bo przypominam, że w tym roku wybudowaliśmy boisko Orlik, po ofertę rekreacyjną. Jest otwarta plaża nad zalewem. Całe szczęście pogoda w tej chwili dopisuje, bo te pierwsze dni wakacji może nie były specjalnie udane ze względu na pogodę, ale patrzyłem, w tej chwili prognozy są optymistyczne, więc namawiam do tego, żeby spędzać jak najwięcej czasu nad wodą, na boisku. Oraz słuchaczy radia WGW. Pierwsze pytanie, czy będzie przeprowadzona modernizacja naszego rynku głównego, a jeśli tak, to kiedy i jak ten rynek się zmieni? Mam nadzieję, że zaczniemy jeszcze w tym roku. W zasadzie moglibyśmy już ogłaszać pierwsze przetargi na infrastrukturę podziemną. Natomiast to, co nas blokuje, to są pieniądze, bo w tej chwili trwają konkursy unijne. Myśmy złożyli nawet nie jeden, ale trzy wnioski do różnych działań. Oczywiście będziemy mogli skorzystać tylko z jednego, ale ten rynek jest dla nas bardzo ważny, dlatego złożyliśmy aż trzy wnioski i czekamy na rozstrzygnięcie. Jeżeli to rozstrzygnięcie nastąpi, mówię o rozstrzygnięciu pozytywnym, w miarę szybko, to jeszcze w tym roku rozpoczniemy pracę. Natomiast jeżeli to się będzie przeciągać, no niestety będziemy musieli poczekać do roku przyszłego. Rynek zmieni się radykalnie. Ja powtarzam zawsze, że tutaj praktycznie nie zostanie ani jeden kamień. Mówię tutaj o płycie rynku oczywiście, nie o tej zabudowie wokół. No, takim centralnym punktem właśnie rynku tego nowego to będzie fontanna, ładna fontanna, od której będą odchodziły takie promienie świetlne. Jeszcze zastanawiamy się, z czego zrobić, ale prawdopodobnie to będą diody, które będą wtopione w posadzkę rynku i będą wskazywały najważniejsze kierunki. Tam, gdzie są najciekawsze zabytki, generalnie z myślą o turystach. No, w nocy to powinno dać bardzo fajny efekt. Cała posadzka będzie wymieniona. Już nie mówię o tej infrastrukturze podziemnej, bo będzie tutaj mnóstwo kabli, rur. Powiem, że przewidziany jest nawet system automatycznego podlewania, nawadniania, bo będzie tutaj też sporo zieleni. Jest przewidziany również system monitoringu miejskiego, więc rynek będzie monitorowany tak, aby był bezpieczny.